Cześć, witam wszystkich. Pora przedstawić kolejny raport z prac nad łosiem. Niestety, zgodnie z już wyrażonymi przez niektórych opiniami, podejrzeniami, tudzież no, podejrzeniami może złe słowo, ale przypuszczeniami oraz moimi też doświadczeniami z tym modelem, im mniej powiem, tym lepiej, więc zapraszam od razu na, jak to się kiedyś w telewizji mówiło, materiał filmowy. Ten etap zacząłem od zamontowania żywicznej komory bombowej centralnej, kadłubowej na swoim miejscu. I to przebiegło w zasadzie bez problemów. Ona po odpowiednim zeszlifowaniu, tutaj przypominam, żeby uważać na pełz żywicy, całkiem dobrze pasuje na swoje miejsce. No może jest trochę krzywa, ale z tym wiadomo, można sobie poradzić. Wkleiłem, no tak, niewiele widać, naklej cyjanoakrylowy. Komory bombowe w skrzydłach wkleiłem już wcześniej, a tutaj widzicie, jak montuję centropłat. To dość trudne zadanie, podobnie jak montaż górnych połówek skrzydeł, ale jakoś to przebiegło, chociaż no, precyzja tego mocowania pozostawia bardzo wiele do życzenia. I może to na tyle, jeśli chodzi o mój komentarz w tej chwili odnośnie tegoż montowania głównych elementów płatowca. Potem wkleiłem płaszczyzny sterowe. To przebiegało w miarę sprawnie, choć też można mieć tu pewne uwagi. Wszystko jest generalnie bardzo ciasno pasowane i najmniejsza niedoskonałość, no, tam gdzieś się pojawi, mocno zaburza cały proces. Części żywiczne też trzeba bardzo precyzyjnie wycinać z bloku, co znacznie utrudnia ich użycie. No, jakoś to poskładałem, zaszpachlowałem. Zacząłem więc sklejać części silników. Przykleiłem ich mocowania. Są dość oporne, ale da się je wkleić. Skleiłem oszklenie i to właściwie na tyle w tym etapie. Oszklenie, co trzeba przyznać, pasuje całkiem dobrze. Tutaj ostrożnie zdecydowałem się na klejenie klejem do modeli, znaczy klejem do modeli. Klejem Tamiya Extra Thin Cement. No, jeżeli zrobi się to ostrożnie, nie powinno się stać nic złego. Oszklenie przykleiłem na miejsce, tak samo wiatrochron. I teraz dwa zdjęcia prezentujące aktualny postęp prac. No i potem takie krótkie podsumowanie. No i tak w tej chwili wygląda łoś. Mam nadzieję, że w
w przyszłym tygodniu będzie wyglądał lepiej. Pewnie zacznę coś malować, no i co będzie dalej, zobaczymy. Pewnie jakieś jeden albo dwa odcinki o malowaniu i wykańczaniu go. No i cóż, czekamy na Łosia z IBG. A-Fly, należy się im tutaj szacunek za podjęcie takiej, a nie innej tematyki. I może to na razie tyle, jeśli chodzi o moje opinie o tym modelu. Dnia nie należy chwalić przed zachodem słońca, ale ganić w sumie też nie bardzo wypada. No to cóż, mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dzięki za wszystkie lajki, łapki w górę i za wszystkie subskrypcje i za te, no chyba mogę powiedzieć 2 lata tutaj, bo to już tyle trwa. Dziękuję Wam za to bardzo z całego serca. Dzięki, trzymajcie się, cześć.